Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dziś zapraszam Was na taki krótki filmik, w którym pokażę Wam ostatnio mój ulubiony wiosenny makijaż. I oczywiście na początek zaczynamy od twarzy, od skóry i tutaj nakładam nowość w ofercie marki Yonel. Jest to koloryzujący krem na dzień z filtrem 30. Oczywiście wklepuję go palcami, a później jeszcze delikatnie gąbką Beauty Blender. Kiedy skórę mam już przygotowaną, nakładam korektor. Jest to korektor od marki Tarte, ultra creamy, czyli wersja Shape Tape w bardzo takiej kremowej, przyjemnej konsystencji, delikatnej, która nie daje zbyt mocnego krycia, dlatego też nakładam go nieco więcej. Wklepuję go oczywiście mini beauty blenderem w okolice oczu, na górne powieki, jak też odrobinę w strefie T. Kiedy już korektor jest nałożony, teraz delikatnie przypudrowuję okolice oczu i całą strefę T pudrem transparentnym, dającym lekkie matowe wykończenie od marki NAM. I tutaj stosuję taki mały pędzelek Hakuro. Przy pomocy dużego puchatego pędzla wklepuję delikatnie odrobinę pudru Double Wear Stay in Place Matte Powder w odcieniu 3N1 Ivory Beige i jego aplikuję na całą twarz, a później delikatne konturowanie przy pomocy bronzera od marki Estée Lauder Bronze Goddess, to jest Trio. Uwielbiam ten bronzer, stosuję go już naprawdę bardzo długo i mam wrażenie, że kompletnie się nie kończy. Na policzki nakładam przepiękny róż od marki Sisley w odcieniu 4 Golden Rose, który ma taką delikatną złotą poświatę, pięknie odbijającą światło. Nakładam go właśnie na kości policzkowe, troszkę na szczyty nosa. No, efekt jest po prostu wow. A ponieważ mam jeszcze ochotę na więcej tego rozświetlenia, nakładam sobie na szczyt kości policzkowej przepiękny rozświetlacz od marki Estée Lauder z serii Bronze Goddess i jest to odcień 03 Modern Mercury. Teraz czas na powieki i powiem Wam, że ostatnio jestem totalnie zakochana w tej paletce od marki Tarte. Przepiękne, błyszczące, ale również matowe odcienie. I jak widzicie, w tej chwili na całą powiekę nakładam cień o nazwie Water Lily. Jest po prostu przepiękny, to taki delikatny, beżowo-różowy, błyszczący odcień. A w kącikach zewnętrznych, tak do połowy oka, nakładam drugi odcień w błyszczącym różowym kolorze, który nosi nazwę Paradise. Watch me. Just follow every move. Touch me. A teraz czas na kreskę, którą wykonam, jak widzicie, najciemniejszym odcieniem różowego. Kreskę robię tak mniej więcej od połowy oka na zewnątrz. Troszkę ma delikatnie podkręcić właśnie te piękne odcienie różowego na górnej powiece. Przed wytuszowaniem rzęs nakładam na nie skoncentrowane serum do rzęs 3 w 1 od marki Eveline, które zawsze stanowi dla mnie bazę w makijażu oka, jeśli rozmawiamy o rzęsach. I tak na przygotowane włoski aplikuję jedną warstwę tuszu do rzęs od marki Sisley w odcieniu numer 1 Soul Stretch. To jest odcień Deep Black, bardzo fajna mała szczoteczka, która super wyciąga włoski i też delikatnie je podkręca. We're right where we belong.
Ale oczywiście to jest dla mnie jeszcze za mało, więc dokładam drugą warstwę, tym razem tuszu od marki Sephora, który ma nadawać rzęsom nie tylko objętość, długość, ale też je podkręcać. I tak rzeczywiście robi. Tutaj mamy już inną szczoteczkę, zdecydowanie grubszą, ale połączenie tych dwóch tuszy do rzęs, czyli marki Sisley i oczywiście od Sephora, daje naprawdę fantastyczny efekt na rzęsach. Moi drodzy, czas dokończyć makijaż i teraz będą brwi. Na brwi nakładam mydełko. Mydełko, z którym zaczesuję przy pomocy też takiej szczoteczki do brwi włoski do góry, przez co też troszeczkę te brwi unoszą się do góry, dają przynajmniej taki wizualny efekt. Oczywiście szczoteczka musi być mokra, nakładam sporą warstwę właśnie tego mydełka na moje brwi, rozczesuję, przeczesuję do góry i jeszcze dokładnie, delikatnie palcem, tak jakby przyklepuję je do skóry. Kiedy włoski są już gotowe, teraz nakładam cień do brwi od marki Inglot. Ten cień już doskonale znacie, wypełniam nim przestrzeń między włoskami i dodatkowo też podkreśla moje brwi. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. Dla utrwalenia brwi na sam koniec nakładam odrobinę żelu utrwalającego od marki Benefit, który ma dawać 24-godzinne utrzymanie tych włosków w ryzach, ale powiem Wam, że szczerze nie jestem do końca z niego zadowolona. W dziennym makijażu nakładam na usta Lip Maximizer od marki Dior. Podkreślam je delikatnie i nawilżam. I można by było powiedzieć, że to będzie już koniec. Tak prezentuje się mój dzienny makijaż, który ostatnio uwielbiam i stosuję, nakładam go, wykonuję go praktycznie codziennie. I też możecie najczęściej widzieć go właśnie w moich filmach. A ponieważ pytałyście, co takiego stosuję, co nakładam, czy mogę Wam pokazać, no to teraz już znacie mój mały sekret. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!